Przez chwilę będę rozmawiał z prokurator Ewą Wrzosek ze Stowarzyszenia Prokuratorskiego Lex Super Omnia na temat przywrócenia do pracy, praworządności i sytuacji politycznej w kraju. Dzień dobry, pani prokurator. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Niedawno Sąd Najwyższy zdecydował o przywróceniu pani do pracy. Jak pani to skomentuje? Po pierwsze, bardzo się cieszę i czuję olbrzymią ulgę, że wreszcie, bo ten okres mojego zawieszenia i odsunięcia od pracy to prawie już rok byłby niedługo. Bardzo się cieszę z samej decyzji, jak również z uzasadnienia Sądu Najwyższego. Sędzia sprawozdawca stwierdził wprost, że w interesie wymiaru sprawiedliwości jest to, żebym wróciła do pracy i zajęła się tym, co robię i potrafię najlepiej, czyli ściganiem przestępców. I taki mam zamiar. A właśnie, powiedziała pani prokurator, że minąłby już prawie rok. W grudniu ubiegłego roku została pani zawieszona w czynnościach służbowych i wszczęto wobec pani postępowanie dyscyplinarne za przekazanie osobom nieuprawnionym informacji z toczącego się śledztwa, niedopełnienia obowiązków służbowych i zaangażowania się w politykę. I jeżeli chodzi o te zarzuty, właśnie, jak pani je skomentuje, biorąc pod uwagę upływ czasu, który minął od pani zawieszenia? Znaczy, zacznę może od tego, że mówimy o rzekomym ujawnianiu tajemnic śledztwa osobom nieuprawnionym, bo ja cały czas oponuję przeciwko tak stawianym zarzutom. Zresztą w sposób formalny one nigdy do tej pory jeszcze nie zostały mi przedstawione. Natomiast to postępowanie trwa. Trwa również postępowanie w związku ze skierowanym wobec mnie wnioskiem o uchylenie immunitetu. Taki wniosek prokuratura regionalna w Szczecinie skierowała również wobec innej pani prokurator, która już z zarzutów została oczyszczona i już od dłuższego czasu pracuje, wróciła do wykonywania obowiązków prokuratora. Moje postępowanie nadal jest w toku, więc to jest jakby niezależna od tego formalnego przywrócenia mnie do pracy kwestia. Jak ja to skomentuję? No, komentuję to od początku tak samo. To wyłącznie względy polityczne i chęć podjęcia jakichś takich pozaprawnych działań, zarówno wobec mnie, jak i w tle jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, była główną motywacją podjęcia tego rodzaju działań. Tu nic nie opiera się na prawie, tu są wykorzystywane nielegalnie uzyskane dowody przy użyciu i wykorzystaniu Pegasusa. Tu generalnie od samego początku nie są uwzględniane moje uprawnienia przysługujące mi zgodnie z przepisami przez prokuratorów prowadzących to śledztwo w prokuraturze regionalnej w Szczecinie. Również rzecznik dyscyplinarny w sposób niezgodny z przepisami, posiłkując się materiałami tamtego śledztwa uzyskanymi w drodze kontroli operacyjnej, do czego nie ma prawa w postępowaniu dyscyplinarnym przed sądem przy prokuratorze generalnym. Starał się odsunąć mnie od pracy, uzasadniał to dobrym wizerunkiem prokuratury. No tutaj wszystko, co mogło, potoczyło się zupełnie nie tak, jak powinno i niezgodnie z przepisami. I wyrażam ogromne przekonanie, że osoby, które winne są tego rodzaju przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, bo to też ma w tym śledztwie miejsce, poniosą z tego tytułu odpowiedzialność i to będzie odpowiedzialność nie dyscyplinarna, a odpowiedzialność karna i zamierzam tego jako zwykły obywatel dochodzić od tych właśnie funkcjonariuszy prokuratury regionalnej w Szczecinie. Właśnie, biorąc pod uwagę, że niedawno odbyły się wybory parlamentarne i wszystko wskazuje na to, że opozycja ma szansę, żeby przejąć władzę, to jak pani sądzi, czy przed jeszcze za przysiężeniem posłów na parlamentarzystów i sformułowaniem się nowego rządu, jak pani sądzi, czy prokurator generalny może jeszcze jakoś w jakikolwiek sposób uniemożliwiać pani powrót do pracy? Od strony formalnej pan Zbigniew Ziobro nadal pełni funkcję prokuratora generalnego i ma różnego rodzaju wynikające z tego tytułu kompetencje, w tym również no, kompetencje takie, że może w każdym momencie wydać polecenie wdrożenia jakiegoś postępowania, czy dyscyplinarnego, czy karnego, więc tutaj jakby
jego możliwości nie zmieniły się wobec tego stanu, który był do tej pory. Natomiast czy tak się stanie, osobiście bardzo w to wątpię, bo widać to po reakcji Zbigniewa Ziobro na wynik wyborczy, kiedy praktycznie zginął i zaginął w przestrzeni gdzieś publicznej. I tak naprawdę mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro zajmuje się aktualnie wyłącznie swoją własną osobą i swoją partią, co też jest swoją drogą dowodem na to, że potwierdzeniem tego, że prokurator generalny nie może być politykiem, no bo prokuratura powinna działać w sposób ciągły. Tutaj taki czy inny wynik wyborczy w żadnej mierze nie powinien mieć wpływu na zachowanie prokuratora generalnego, czy w ogóle prokuratorów, a jest ich przecież w kraju prawie 6 tysięcy. Natomiast ja już teraz, będąc wewnątrz firmy, czyli po powrocie do pracy, mam wrażenie, że prokuratura jako taka zamarła w tych śledztwach, które gdzieś tam w tle mają kontekst polityczny. Prokuratorzy wyczekują, przeczekują, zastanawiają się, kto będzie nowym prokuratorem generalnym. Duża liczba tych prokuratorów, którym się pomyliło pełnienie i wykonywanie funkcji publicznej prokuratora z funkcją funkcjonariusza partii, nie publicznego, obawia się o własną pozycję w prokuraturze, o własną odpowiedzialność, często nie tylko odpowiedzialność dyscyplinarną, ale być może również karną. Więc jeśli pan mnie pyta, czy Zbigniew Ziobro będzie wobec mnie stosował jeszcze jakieś działania, podejmował działania o charakterze represyjnym, sądzę, że nie. Po prostu ma ważniejsze sprawy na głowie, a tak naprawdę największą, czyli własną przyszłą, mam nadzieję, odpowiedzialność karną. Właśnie, wspomniała pani prokurator o pewnego rodzaju zamarciu prokuratury i wyczekiwaniu przez prokuratorów rozwoju sytuacji politycznej. I jak takie funkcjonowanie prokuratury wpływa na sprawy obywateli, sprawy sądowe obywateli? Znaczy musimy zacząć od tego, że oczywiście zdecydowana większość spraw, które prokuratura prowadzi, które wpływają do prokuratorów, no to nie są sprawy, które gdzieś tam pozostają w zainteresowaniu polityków, czy mają jakieś aspekty polityczne. Około 1 miliona spraw rocznie wpływa do prokuratury, więc proszę zwrócić uwagę, jaka to jest skala. Natomiast no, te sprawy, które no, na przestrzeni ostatnich 8 lat stały się takie najbardziej kontrowersyjne, kwestie nierozliczania bądź niewłaściwego rozliczania prawnokarnego różnego rodzaju działań polityków opcji rządzącej. No, te wszystkie sprawy generalnie nie toczą się. One się nie toczyły wówczas, bo taką czapą polityczną był Zbigniew Ziobro i tutaj zapewniał osobom powiązanym z nim różnego rodzaju siecią interesów bezkarność. A teraz, kiedy w mojej ocenie żaden z prokuratorów już nie powinien się obawiać jakichkolwiek negatywnych konsekwencji właściwego i rzetelnego wykonywania obowiązków prokuratora, no one też jakby nie ruszyły jeszcze z kopyta, a powinny, bo prokuratorzy powinni działać na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego i kodeksu karnego, a nie w oparciu o jakieś polecenia polityczne czy wytyczne ze strony swoich przełożonych. Jeżeli jest ujawnione czy stwierdzone przestępstwo, należy po prostu wyjaśnić wszystkie okoliczności jego popełnienia, a osobę winną ustaloną pociągnąć do odpowiedzialności karnej przed sądem. To jest podstawowa rola prokuratora. Więc mam nadzieję, że wrócimy do tych czasów, kiedy żaden prokurator, kiedy wpływa do niego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, nie będzie się musiał zastanawiać, czy i jakiego rodzaju konsekwencje, i to różnego rodzaju, bo mówimy nie tylko o konsekwencjach negatywnych, jak odbieranie śledztw, wysyłanie na delegacje karne czy postępowania dyscyplinarne, ale niektórzy prokuratorzy po otrzymaniu jakiejś sprawy do prowadzenia liczyli na różnego rodzaju bonusy z tego tytułu w zamian za
wydanie takiej decyzji, jaka była przez ich przełożonych spodziewana. Więc ani jedna, ani druga sytuacja, mam nadzieję, już nigdy więcej w prokuraturze się nie zdarzy. Jeżeli wpływa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, czy zawiadamiającym jest przeciętny Jan Kowalski, czy jest to osoba znana z pierwszych stron gazet, czy jest to polityk, wszystkie te sprawy powinny być traktowane tak samo, z takim samym zaangażowaniem, z taką samą kompetencją prowadzących postępowanie. No i na to liczę. Ten czas w zasadzie tutaj, ja to ostatnio powtarzam bardzo często, ale tak naprawdę nie musimy czekać na nowego prokuratora generalnego, żeby to wszystko już robić tak, jak powinno być robione od zawsze. Decyzja o pani zawieszeniu nie była uzasadniona w sposób merytoryczny i zawierała błędy proceduralne. I w jaki sposób zamierza pani dochodzić swoich praw, zwłaszcza, że utrudniano pani powrót do pracy i była pani inwigilowana Pegasusem? Ponieważ jestem prokuratorem, to najłatwiej mi będzie tego dochodzić tak, jak potrafię najlepiej, czyli na drodze postępowania karnego. I jeszcze nie teraz, bo te postępowania są w toku, ale zamierzam wystąpić na drogę postępowania karnego zarówno wobec tych prokuratorów, którzy w prokuraturze regionalnej Szczecinie prowadzą śledztwo wobec mnie i naruszają w sposób rażący przepisy procedury i moje uprawnienia jako no jeszcze nie strony, ale osoby występującej w tym postępowaniu. I z uwagi na to, że żaden prokurator nie może się tłumaczyć nieznajomością przepisów, zakładam, że łamanie określonych procedur no jest robione zupełnie celowo i umyślnie. Do tej pory gdzieś pewnie prokuratorzy ze Szczecina mieli w tyle głowy fakt, że to właśnie Zbigniew Ziobro gwarantuje im bezkarność. Teraz ten czas się skończył. Więc wobec wszystkich osób, które złamały prawo, które w sposób rażący naruszyły procedury, które nie przestrzegały celowo i umyślnie przysługujących mi uprawnień, nie powiadamiały mnie o terminach różnego rodzaju czynności, w których mój udział jest przewidziany przepisami. No, będę dochodzić ich odpowiedzialności karnej, a reszta w gestii prowadzących te postępowania prokuratorów i mam nadzieję, że zakończą się one również skierowaniem aktów oskarżenia przeciwko tym funkcjonariuszom do sądów. I jeżeli chodzi o okres zawieszenia, była pani prokurator zawieszona przez prawie rok. I jak wyglądał ten okres? To jest bardzo zły czas, bo w zasadzie zawieszenie prokuratora polega na odsunięciu go od obowiązków, aby było dokonane zgodnie z prawem o prokuraturze. Odsunięcie to powinno nastąpić na określonych zasadach, czyli to nie jest tak, że prokurator ma czas wolny. Zawieszony prokurator ma czas wolny, czy może robić sobie dowolne rzeczy, pojechać na urlop, odpocząć. To nie jest tak. Nadal pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Ten pracodawca, który w moim przypadku jest to prokurator okręgowy w Warszawie, powinien określić zasady, na jakich pozostaje w jego dyspozycji. Pan prokurator Dubowski tego nie uczynił, co zresztą również było przedmiotem podnoszonych przeze mnie uchybień w tych jego decyzjach. Również sąd dyscyplinarny też prześliznął się nad tym tematem, uznając, że no po prostu sam fakt zawieszenia jest tego rodzaju, że już jakby inne procedury nie muszą być przez nich dochowywane. Natomiast to proszę sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy tak naprawdę no nie wiemy, co się z nami stanie każdego następnego dnia, czy na przykład nie trzeba się będzie stawić do pracy w trybie pilnym. Czy na przykład nie będzie jakichś czynności typu, nie wiem, przeszukania, zatrzymania. To wszystko przecież miało miejsce na początku tej sprawy. Wprawdzie w prokuraturze i w pomieszczeniach zajmowanych przeze mnie w prokuraturze rejonowej Warszawy Mokotów, ale równie dobrze takie czynności mogły być zrealizowane w miejscu mojego zamieszkania. Więc no, to jest bardzo zły czas, bardzo źle to wpływa na taki
stan psychiczny. I nie tylko mój, bo również moi bliscy na tym cierpieli, znajomi. Jest to takie odium osoby podejrzewanej, nie wiadomo o co, nie wiadomo o co konkretnie. Natomiast hejtowanej w mediach publicznych, tu TVP Info swojego czasu wiodło prym, kiedy publikowało komunikaty prasowe prokuratury regionalnej w Szczecinie, komunikaty kłamliwe, nieoparte na faktach, co z drugiej strony taka dygresja budzi naprawdę we mnie ogromne zdumienie, jak można próbować przekazywać opinii publicznej fakty, które są do zweryfikowania naprawdę w ciągu paru minut. I zupełnie inaczej niż jest w rzeczywistości, są przedstawiane następnie opinii publicznej tylko po to, aby właśnie no, pozbawić taką osobę dobrego imienia. Więc tutaj był to bardzo zły czas, bardzo się cieszę, że on się skończył. I jedyne, co mogę powiedzieć, to oczywiście nie życzę nikomu, nawet Zbigniewowi Ziobrze, czy innym prokuratorom, którzy do takiego stanu nie doprowadzili, aby znaleźli się kiedykolwiek w takiej sytuacji. Natomiast sprawiedliwa kara za ich działania musi ich spotkać. I to taka kara, która będzie miała również swój wymiar odstraszający, aby nikt nigdy tym tropem, czyli takim instrumentalnym, politycznym wykorzystywaniem prokuratury, próbował niszczyć inne osoby w przestrzeni publicznej. Właśnie, jeżeli chodzi o to niszczenie pani osoby w przestrzeni publicznej, trochę zadałbym to pytanie szerzej, mianowicie biorąc pod uwagę, że była pani niszczona również przez media rządowe, czy będzie pani chciała dochodzić swoich praw również od mediów rządowych za to, że również chciały panią zdyskredytować? Może nie tyle od mediów rządowych w takim generalnym czy abstrakcyjnym sensie, natomiast no niektóre osoby, które celowo i świadomie i wiedząc, że rozpowszechniają fakty nieprawdziwe, robiły to za pośrednictwem mediów tak zwanych publicznych, czyli rządowych, na pewno doczekają się pozwów z mojej strony. Przypomnę, że już wprawdzie jeszcze nieprawomocnie, ale w pierwszej instancji odniosłam sukces. Wspólnie z moim pełnomocnikiem, panem mecenasem Wawrykiewiczem, doprowadziliśmy do skazania Samuela Pereiry za pomówienia, jakich dopuścił się wobec mnie na Twitterze. Więc jestem za wolnością słowa, ale nie za szerzeniem kłamstw i nieprawd w przestrzeni publicznej i wolność wypowiedzi, wolność słowa kończy się tam, kiedy zaczyna się kłamstwo, kiedy zaczyna się nieprawda i kiedy mamy do czynienia z wolnością drugiej osoby. Nie możemy wkraczać w tą osobistą sferę, najbardziej intymnych rzeczy, tak jak to było w przypadku Pegasusa, bo przypomnę jeszcze, że przecież tutaj w tle jest cała inwigilacja Pegasusem, więc ta ilość środków, które wobec mnie zostały podjęte, jest naprawdę nieadekwatna do nawet tych prób zarzutów, które chce mi się stawiać. I to jest dodatkowe potwierdzenie tego, że uruchomiono całą machinę po to, żeby mnie zastraszyć, żeby mi zamknąć usta, żeby mnie wyeliminować właśnie z przestrzeni publicznej, wyeliminować z pracy prokuratorskiej. No i osoby, które w tym procederze uczestniczyły również z mediów rządowych, w mojej ocenie jak najbardziej powinny ponieść tego konsekwencje. Była Pani już w swoim miejscu pracy w prokuraturze rejonowej dla Warszawy Mokotów. Natomiast tu zadałbym takie pytanie: jak Pani skomentuje fakt, że Pani przełożeni są na zwolnieniach lekarskich? Stan na dziś jest taki, że tylko jedna z osób będących w kierownictwie prokuratury jest na zwolnieniu lekarskim, ale rzeczywiście bezpośrednio po powrocie moim do pracy, kiedy ta decyzja no, nie była jakby niespodziewana, ponieważ sąd poinformował prokuraturę, że będę, że zostałam przywrócona do pracy. Tego dnia nie było nikogo. Później pojawił się jeden zastępca prokuratora rejonowego.
A już w piątek, ten miniony piątek, już dwie osoby z kierownictwa, prokurator rejonowa i zastępca prokuratora rejonowego, były obecne. Ja powiem tak, ja z jednej strony to postrzegam jako taką taktyczną nieobecność, mimo że to były zwolnienia lekarskie, przynajmniej jeśli chodzi o dwie z tych, spośród trzech osób będących w kierownictwie prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów. Dwa, nie wiem, czy w ogóle prokurator rejonowa pani Laskowska zakładała, że ja wrócę do prokuratury, być może życzeniowo spodziewała się, że ten dzień nigdy nie nastąpi, dlatego że nawet nie przewidziano dla mnie pokoju, gabinetu, w którym mogłabym urzędować, więc tak naprawdę przez pierwszych parę dni się tułałam, ale też ten stan zmienił się na lepsze. Mam już własny pokój, przyznano mi również pierwsze sprawy do prowadzenia, więc no, ruszam. Z wykonywaniem obowiązków, tak jak to powinno w zasadzie być przez cały ten okres. I właśnie, jeżeli trochę w kontekście pani sprawy, ale też dewastacji państwa przez jeszcze obecnie rządzącą władzę, jak trudnym wyzwaniem będzie przywrócenie praworządności i odbudowa niezależnej prokuratury przez rząd, który zostanie utworzony? No na pewno nie będzie to zadanie łatwe, bo przecież przez 8 lat niszczono cały system wymiaru sprawiedliwości, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, przez prokuraturę, a następnie sądownictwo, Sąd Najwyższy i sądownictwo powszechne. Więc nie będzie to proces łatwy. Natomiast wydaje mi się, że tam, gdzie możemy, należy przystąpić do naprawy bądź budowy na nowo, bo chyba to jest właściwsze określenie. Nie czekając na jakieś spektakularne działania w postaci ustaw, które jak najprawdopodobniej możemy przypuszczać, będą w pierwszej kolejności wetowane przez prezydenta Dudę. Jeśli chodzi o to, jak przywrócić stan praworządności, na pewno trzeba w tym momencie przypomnieć, że jest cały pakiet projektów ustaw, zarówno autorstwa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, jak i również naszego Stowarzyszenia Lex Super Omnia, jeśli chodzi o prokuraturę. Są również projekty ustaw, jak przywrócić właściwe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Więc tutaj ten pakiet ustaw praworządnościowych, on jest gotowy, on jest na stole, politycy mogą z niego korzystać. Zresztą swojego czasu partie tak zwane opozycyjne podpisały takie porozumienie dla praworządności, więc te podstawowe cele i zasady, na jakich miałoby się odbyć przywracanie tego stanu zgodnego z prawem w różnych sferach, czy sądownictwa, czy prokuratury, ono ma już swoje ramy. I nie należy z tym zwlekać. Oczywiście no, musimy poczekać na ukonstytuowanie się rządu, parlamentu i wydaje mi się, to jest moja już taka bardziej prywatna ocena jako obywatelki tego kraju, że nie należy się przejmować faktem, że potencjalne ryzyko weta prezydenckiego nam grozi przy składaniu różnego rodzaju zresztą projektów ustaw, no bo z jednej strony oczywiście nie liczę tutaj na jakąś metamorfozę, jeśli chodzi o prezydenta Dudę i jego stanowisko w kwestii, powiedzmy, bycia strażnikiem konstytucji i praworządności, ale no, będzie to jakby taka kropka nad i, taki wymierny przejaw tego, jak widzi swoją rolę właśnie w sytuacji normalnego, zwykłego kraju, którym prawo, wreszcie znaczy prawo, a sprawiedliwość, sprawiedliwość, że tak posłużę się cytatem. Jeśli z tej szansy nie skorzysta, być może uważa, że zasada konstytucyjnego państwa prawnego nie jest tą najistotniejszą, której powinien strzec, no to powinniśmy w miarę naszych możliwości i sił już teraz na podstawie obowiązujących przepisów
próbować przywracać małymi kroczkami tą praworządność. Jeśli chodzi o prokuraturę, w mojej ocenie takie możliwości są. Tutaj bez nawet realizacji tego najistotniejszego postulatu, jakim jest rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, można pewne działania podjąć, można poradzić sobie, że tak to kolokwialnie określę, z tym takim kukułczym jajem, które na koniec swojego urzędowania podrzucił prokuraturze Zbigniew Ziobro, co potocznie jest nazywane zabetonowaniem prokuratury, a więc sytuacją, w której przyszły prokurator generalny na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów wszelkie polecenia będzie mógł wydawać prokuratorom wyłącznie za pośrednictwem prokuratora krajowego, który zresztą dodatkowo uzyskał już zdecydowany wpływ na obsadę kadrową prokuratury, zwłaszcza stanowisk funkcyjnych, kierowniczych. A prokuratora krajowego, którym jest Dariusz Barski, bardzo bliski znajomy Zbigniewa Ziobry, nie można odwołać bez zgody prezydenta Andrzeja Dudy. Więc tutaj kółko się pewne zamyka, jeśli obracamy się powiedzmy, w tym kręgu formalnych przepisów. Ale w mojej ocenie jest bardzo wiele instrumentów, które zawiera ustawa Prawo o prokuraturze, regulamin urzędowania powszechnych jednostek prokuratury, które można wykorzystać już teraz, bez zmiany przepisów, właśnie w tym kierunku, aby przywrócić niezależność prokuratorom, taką faktycznie i dobrze rozumianą niezależność prokuratorom. Oczywiście niezależność powiązaną z odpowiedzialnością za podejmowane działania, z rozliczalnością tych działań, z transparentnością i poddaniem prokuratorów kontroli społecznej. To wszystko da się małymi kroczkami osiągnąć już teraz. Nie trzeba jakby oczekiwać na jakieś duże projekty ustawowe, jeśli chodzi, mówię tutaj o prokuraturę, bo kwestia sądownictwa jest tutaj o wiele bardziej skomplikowana. I również dotyczy to bardzo istotnej w mojej ocenie kwestii rozliczeń prokuratorów za podejmowane przez nich dotychczas działania, za łamanie prawa, za upolitycznienie prokuratury, za te wszystkie śledztwa, które powinny być prowadzone, korzystając z tej czapy politycznej Zbigniewa Ziobro, były umarzane, czy wydawano w nich odmowy wszczęcia, czy zawierano śledztwa prokuratorom. Więc to wszystko można już robić, nie ma na co czekać, bo i tak bardzo wiele przed nami jest do naprawy. Biorąc pod uwagę, jak wygląda system, właściwie aparat państwa stworzony przez Zjednoczoną Prawicę, to czy nie obawia się pani, że przyszła władza może zdecydować się zachować właśnie ten aparat państwa ze względu na jego atrakcyjność i pewnego rodzaju pragmatyzm polityczny? Ja nie mam złudzeń, że jeśli tutaj, bo do tego się ograniczę, mówimy o prokuraturze, to jakby każda władza ma taką pokusę, aby mieć prokuraturę po swojej stronie, aby mieć dostęp do informacji z akt spraw, aby właśnie kierować działalnością prokuratorów w takim kierunku, w jakim przez aktualnych rządzących czy aktualną władzę polityczną jest pożądany. Natomiast wydaje mi się, że takiego zagrożenia obecnie tym układzie personalnym, z którym mamy do czynienia, a więc osób, które same były również obiektem łamania zasad państwa prawa i praworządności na masową skalę. To te, tego różnego rodzaju śledztwa prowadzone i wszczynane wyłącznie ze względów politycznych, które dotyczyły czy samych polityków jeszcze aktualnie opozycyjnych, a lada moment rządzących, czy ich najbliższych. No tutaj te doświadczenia osobiste, które być może no nie są taką kategorią prawną, którą można by zwerbalizować, w mojej ocenie są bardzo istotne, bo bardzo zmieniają perspektywę spojrzenia na wymiar sprawiedliwości. Również ja na pewne rzeczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie prokuratury, po swoich osobistych doświadczeniach, patrzę zupełnie inaczej. Rzeczy, które kiedyś wydawały mi się mniej istotne, czy powiedzmy no, obojętne, jeśli chodzi o prawa strony postępowania,
na przykład fakt przedstawienia zarzutów i utrzymywanie osoby podejrzanej przez kilka lat po przedstawieniu zarzutów, właśnie z takim odium podejrzanego o coś, kiedy tak naprawdę nie można się bronić przed sądem, ponieważ prokuratura nie kieruje aktu oskarżenia do sądu, czy w ogóle nie przekazuje sprawy do sądu, kiedy w zasadzie te zarzuty są stawiane po to, aby właśnie kogoś uczynić osobą podejrzaną. Więc tutaj, tak jakby puentując troszkę te moje dygresje, chcę powiedzieć, że być może trochę naiwnie, ale nie wydaje mi się, mam zaufanie do obecnie rządzących, że nie pójdą taką drogą na skróty i nie będą chcieli zawłaszczyć wyłącznie w swoim interesie, powiedzmy, prokuratury czy szerzej wymiaru sprawiedliwości, dlatego że, jak widzimy, te układy polityczne co jakiś czas w wyborach się zmieniają. Jeżeli teraz dopuścimy do stanu, że prokuratura no, zmieni tylko jakby kierunek swojego działania, a nadal będzie instrumentalnie wykorzystywana politycznie. Kiedy odpuścimy tą najbardziej istotną zasadę, a więc niezależności prokuratury, to obawiam się, że i nie rozliczymy. I to znowu podkreślę, bardzo istotna jest kwestia osób zatrudnionych w prokuraturze, które świadomie w takie gry polityczne się zaangażowały. No to istnieje możliwość, że to wahadło za jakiś czas wróci i ta chwilowy, powiedzmy, zysk i chwilowa radość przejęcia prokuratury przez być może aktualnie rządzących, no niedługo być może zamieni się w gorki płaszcz, kiedy ta prokuratura byłaby przejęta przez inną opcję rządzącą. Więc z jednej strony naiwnie wierzę, że tak się nie stanie. Ale ta wiara wynika jakby również z tego, że w interesie wszystkich, i tych dobrych, i tych złych, i tych, którzy będą pokrzywdzonymi, i tych, którzy będą podejrzanymi, i oskarżonych, i skazanych, i ofiar przestępstw, leży to, aby prokurator był niezależny, aby pilnował przestrzegania prawa, pilnował przestrzegania procedur, tych bezpieczników, które są gwarancją tego, że będziemy odpowiadać tylko za łamanie prawa, a nie za to, że ktoś ma taką fantazję. To wszystko jest, tak jak powiedziałam, w naszym najbardziej żywotnym interesie. I kto tego nie rozumie, to niestety w przyszłości może sam stać się ofiarą takiego swojego być może mylnego założenia, że można przejąć prokuraturę i mieć chwilowy zysk z takiego stanu. Natomiast, tak jak właśnie powiedziałam, wahadło może powrócić i wtedy skutki będą bardzo niebezpieczne dla takiej osoby. I trochę nawiązując do mojego poprzedniego pytania, mianowicie jaką lekcję w ocenie pani prokurator społeczeństwo powinno odrobić z rządów Zjednoczonej Prawicy i dewastacji najważniejszych instytucji państwa? Nie będę tutaj jakby nowatorska w tym, co powiem. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, ze szczególnym naciskiem na edukację prawniczą. To, że praworządność wydaje nam się takim pojęciem bardzo abstrakcyjnym, niestety bardzo szybko każdy z nas może jakby zwizualizować, czy przekonać się we własnym życiu, kiedy idzie do sądu, kiedy, nie wiem, padnie ofiarą przestępstwa, kiedy będzie się chciał rozwodzić, czy odziedziczy spadek. Tutaj tych sytuacji możemy mnożyć i ta praworządność to jest właśnie to, że idąc do sądu, nie zastanawiamy się, czy sędzia, który będzie orzekał w naszej sprawie, jest neosędzią, a więc jego wyrok może być zakwestionowany i nawet kiedy będzie zgodny z naszymi oczekiwaniami, druga strona, chociażby tylko z tego faktu niekonstytucyjnego powołania sędziego na urząd, będzie wywodzić apelację i znowu staniemy jakby w punkcie wyjścia i ten podstawowe bezpieczeństwo prawne i stabilność orzeczeń sądowych przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Więc, drodzy Państwo, z jednej strony musimy zadbać o to, aby te negatywne doświadczenia umocniły nas na tyle, że nigdy więcej rządzącym nie pozwolimy na takie mieszanie i na takie manipulowanie i zawłaszczanie państwa, a i wymiaru sprawiedliwości zwłaszcza.
Ale jeśli taka pokusa kiedykolwiek u kogokolwiek się pojawi, to będziemy głośno protestować. Bo to jest równia pochyła w dół. Jeżeli wyroki sądowe nie będą przestrzegane, jeżeli prawo nie będzie regulowało życia publicznego, no to druga strona tego medalu jest taka, że sami będziemy na własną rękę wymierzać sprawiedliwość. No chyba raczej nie jest to, do czego powinniśmy zmierzać. I właśnie do tego trochę bym nawiązał, mianowicie w wyborach parlamentarnych największym wygranym, można powiedzieć, okazała się frekwencja, która była najwyższa od 1989 roku. I jak pani sądzi, czy w wyniku dewastacji państwa polskie społeczeństwo stało się bardziej obywatelskie? Na pewno tak. Na pewno zauważyliśmy siłę naszego głosu. Na pewno zwłaszcza młodzi, zwłaszcza młode kobiety postanowiły zaprotestować tą najbardziej jakby ważną bronią, jaką posiadają, a więc swoim głosem wyborczym, że nie godzą się na takie państwo, że nie godzą się na jego zawłaszczenie, że chcą żyć, a nie wyjeżdżać z tego kraju, że no Polska, jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji, jesteśmy krajem członkiem Unii Europejskiej, chcemy korzystać z tych wszystkich możliwości, które Unia Europejska nam daje. Nie chcemy, aby nas z Europy wyprowadzono, więc myślę, że uzmysłowiliśmy sobie, a w głównej mierze właśnie byli to młodzi, były to kobiety, że mamy potężną moc. Wprawdzie raz na 4 lata tylko z niej korzystamy, ale wydaje mi się, że to społeczeństwo obywatelskie, które zbudowało się na ulicach, na demonstracjach, ono będzie trwało i ono będzie wyrażało swoje niezadowolenie również wtedy, kiedy nie wiem, nie będą spełniane obietnice wyborcze, kiedy rządzący nie będą kierowali się naszym interesem, a swoim interesem. No, proszę Państwa, rządzących wynajmujemy po to, aby zarządzali w naszym imieniu krajem tak, aby nam wszystkim żyło się jak najlepiej. To nie, celem nie jest polityka sama w sobie, tylko dobrostan nas wszystkich. Więc tutaj jeszcze raz dziękując wszystkim. Sama jestem matką dwóch młodych kobiet, więc to wy zmieniliście oblicze Polski po październiku 2023 i mam nadzieję, że te wszystkie złe doświadczenia przekują się właśnie w jakąś optymistyczną przyszłość i nigdy nie zapomnimy tego, że prawa człowieka, prawa obywatelskie są tą rzeczą, z której powinniśmy korzystać i nie możemy się zgodzić, żeby ktoś nas ich pozbawił. To co w ocenie pani prokurator przyszła władza powinna, czego nie powinna zrobić, żeby nie zmarnować zaangażowania właśnie społeczeństwa obywatelskiego, tylko zaangażować obywateli w proces naprawy państwa? Ja bym odwróciła pytanie. To my jakby nie powinniśmy spocząć na laurach. Tak jak powiedziałam, to my wynajmujemy rządzących do tego, aby kierowali państwem, więc powinni się nas słuchać, powinni nas nie słuchać w sensie wykonywać to, czego chcemy, ale słuchać naszego głosu, słuchać, wsłuchiwać się w nasze oczekiwania, słuchać postulatów, które zgłaszamy. Przecież jest szereg organizacji pozarządowych, które mają wspaniałych, wybitnych ekspertów z różnego rodzaju dziedzin. Tutaj o tej sferze prawnej nie wspominając, więc ja myślę, że to jest w naszym ogólnym interesie. Z jednej strony również wydaje mi się, że nie należy wskazywać rządzącym, jakby polecać rządzącym, aby nas słuchali, słuchali obywateli. Bo chyba mają tego świadomość. Natomiast no my możemy uczestniczyć w życiu publicznym, możemy. To jest cały szereg i obszarów, w których to zaangażowanie obywatelskie, począwszy, nie wiem, od szkoły, przez uczelnię, przez pracę, każdy z nas dysponuje różnego rodzaju możliwościami. Wystarczy chcieć często. Nie zamykajmy się w domach, nie narzekajmy, że znowu coś złego się dzieje, przy czym sami obserwujemy to tylko z pozycji, nie wiem, własnego fotela czy kanapy, tylko
Powinniśmy uczestniczyć aktywnie na tyle, na ile mamy chęci i możliwości w życiu publicznym, bo to jest nasze wspólne dobro. I zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, mianowicie niedawno powrócił znowu temat KPO. I jak Pani sądzi, czy instytucje europejskie zgodzą się na pewnego rodzaju kompromis w sprawie właśnie KPO z przyszłą władzą, w sprawie kamieni milowych i ich realizacji i wypłacą środki należne Polsce, ale bez spełnienia lub częściowego spełnienia warunków, do których się Polska zobowiązała? Czy ja jestem dobrej myśli i tutaj jako obywatelka ufam przyszłemu premierowi w tym sensie, że podjął już potencjalnie rozmowy z przewodniczącą Komisji Europejskiej i tutaj pewnie jakieś ustalenia będą dokonane. Natomiast istotna jest bardzo atmosfera, to, że chcemy przywrócić praworządność, że chcemy zmienić system sądownictwa tak, aby funkcjonował on zgodnie z prawem europejskim. Podobnie w prokuraturze. Tutaj nie widzę na przykład żadnych przeszkód do tego, aby przyszły rząd przystąpił do prokuratury europejskiej. To również będzie swego rodzaju taki krok, no może nie kamień milowy, bo akurat to nie było zapisane w planie, Krajowym Planie Odbudowy, ale te wszystkie jakby dobre działania, które możemy podjąć, nie realizując oczywiście, no nie oczekujmy cudów, że w przeciągu, nie wiem, miesiąca czy dwóch, czy trzech uda nam się zrealizować kamienie milowe, z którymi dotychczasowy rząd nie poradził sobie do tej pory. Co więcej, jeśli się nie mylę, nawet nie skierowaliśmy wniosku o wypłatę KPO, właśnie mając świadomość, jak bardzo tych zaleceń ze strony Komisji Europejskiej nie spełniamy i nie przestrzegamy. Natomiast jest tam wiele zapisów, które możemy zrealizować. Nawet zakładając tutaj jakby negatywną rolę prezydenta, który może pewne kłody rzucać pod nogi przyszłemu rządowi, ale jest również szereg zapisów w tak zwanych kamieni milowych, które możemy spełnić i myślę, że wykazanie dobrej woli, spełnienie chociażby części z nich już będzie tym takim jakby tą wskazówką, która pozwoli jednak uruchomić środki z KPO, zwłaszcza, że nie mówimy tylko o środkach z KPO, ale w ogóle o środkach unijnych, o funduszach spójności. Więc to jest bardzo, bardzo istotne, bo te pieniądze oczywiście już dawno powinny być w Polsce, już dawno powinny pracować, już dawno różnego rodzaju sfery życia publicznego powinny korzystać z tych środków europejskich. Więc jestem dobrej myśli, że tak to spuentuję. I nawiązując jeszcze trochę do roli prezydenta, o której pani prokurator wspomniała, ale też o ustawie w sprawie prokuratora krajowego, o zwiększeniu kompetencji prokuratora krajowego i też decyzji, jakie w tej sprawie może podjąć prezydent, mianowicie czy nie obawia się pani, że proces przywracania praworządności może się przeciągnąć w czasie aż do wyborów prezydenckich w 2025 roku? Jeśli chodzi o prokuraturę, to nie, dlatego że to już nawet teraz się dzieje. Proszę zauważyć, że zdaje się w ubiegłym tygodniu w tak zwany stan spoczynku, czyli na prokuratorską emeryturę, poszedł zastępca prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry do spraw wojskowych, pan prokurator Funiok. Pan prokurator Barski również w mojej ocenie nie wydaje mi się takim osobą, która bez względu na okoliczności będzie trwała przy tych fałszywych, w mojej ocenie, założeniach, na jakich prokuratura powinna funkcjonować, które zostały niejako w spadku po Zbigniewie Ziobrze. Więc tutaj z jednej strony jest to tego rodzaju sytuacja, że być może na pierwszy rzut oka, czytając przepisy, wydaje się, że nic się z tym nie da zrobić, natomiast jest tak zwany czynnik ludzki, który jest no, nieprzewidywalny w sensie takim, że nie wiemy, jak poszczególni prokuratorzy, w tym również ci najbliżsi współpracownicy Zbigniewa Ziobry się zachowają. Natomiast jeśli miałabym zgadywać, a uprawnia mnie do tego, powiedzmy, moje wieloletnie doświadczenie zawodowe i praca w tej firmie, wiem, że no, raczej nie należy się to spodziewać takich postaw, których
których oczekuje może Zbigniew Ziobro, że tak to określę. To znaczy, nie wydaje mi się, aby nie udało się tej firmy zmienić z uwagi na to, że w większości niestety są to osoby, które no, nie dysponują jakimiś specjalnie silnymi cechami charakteru albo jakimś takim szerokim spojrzeniem na dobro publiczne, a raczej się kierują własnym interesem. I tutaj być może właśnie te wąski prywatny interes wielu osób zdecyduje o tym, że po prostu odstąpią od tego wszystkiego złego, co do tej pory, w czym do tej pory uczestniczyły. Być może niektórzy będą wyrażać żal i skruchę z tego tytułu, niektórzy być może będą oczekiwali jakichś zmniejszenia swojej odpowiedzialności za różnego rodzaju działania, więc to wszystko tak trochę mówię enigmatycznie, natomiast zmierzam do tego, że nie da się zapisem w ustawie zabetonować, bo takie określenie, jeśli chodzi o prokuraturę, funkcjonuje, zabetonować czy zadeklarować jakiegoś określonego stanu, bo jest ten bardzo szeroki margines, jak poszczególne osoby będą się w danej sytuacji zachowywać, a nie wierzę w to, żeby tutaj ślepo trwały przy Ziobrze. I na sam już koniec, jednym z, można powiedzieć, zarzutów, które pani ma w stosunku do prokuratora generalnego, jest to, że zrujnował on wizerunek prokuratury. I tu zadałbym takie pytanie właśnie, jak przywrócić wizerunek prokuratury, który zrujnował Zbigniew Ziobro? Ciężką pracą i przekonywaniem każdego z Państwa, każdego, kto trafi do prokuratury, że tak naprawdę jesteśmy i działamy w Waszym interesie, a nawet jeśli znajdziecie się po tej złej stronie procesu karnego, jeżeli stawia Wam się zarzuty, to również przestrzegamy Waszych praw i procedur. I należy zacząć właśnie od tych spraw małych tak naprawdę, bo duże sprawy, te afery wszystkie, które oczywiście bezwzględnie muszą być rozliczone i mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej, to możemy sobie o nich, nie wiem, poczytać w gazetach czy pooglądać w telewizji. Natomiast tak naprawdę kultura urzędowania prokuratora, to, że on będzie odpowiadał na pytania i będzie dostępny dla interesantów, że będzie podnosił telefon, że będzie w sposób jakiś zwykły i jasny wyjaśniał, co się w sprawach każdego z Was, jeśli tam trafi, dzieje. To pozwoli odbudować wizerunek prokuratury, ale do tego jest właśnie potrzebna niezależność prokuratora, jego kompetencja, merytoryczność. Takim prokuratorem nigdy nie będzie prokurator, który się boi o swoją pozycję, bo ma przełożonego polityka, który może go wysłać na drugi koniec kraju czy zdegradować z funkcji. Więc jedyną metodą jest właśnie transparentność działania prokuratury i to w tych, mówię, prostych, zwykłych sprawach, tych, których tak naprawdę jest najwięcej. Poddanie się kontroli społecznej. W projekcie Lex Super Omnia o ustroju prawa o prokuraturze, tym postulowanym przez nas, jest na przykład postulat ocen okresowych prokuratora. To znaczy, że prokurator będzie poddawany ocenie, czy dobrze pracuje, czy rzetelnie pracuje, czy jest skuteczny, czy jego akty oskarżenia to się kończą wyrokami skazującymi, czy wręcz przeciwnie. A elementem tej oceny okresowej będzie również ocena kultury urzędowania prokuratora, przestrzeganie praw i gwarancji stron. I tutaj bezpośrednio Państwo będą mogli dokonywać ocen funkcjonowania działania określonego, konkretnego z imienia i nazwiska prokuratora, a w przypadku powtarzających się ocen negatywnych dla takiego prokuratora po prostu w prokuraturze nie będzie miejsca. Więc ja to też często powtarzam, to zresztą nie jest moje określenie, ale wymiar sprawiedliwości i prokuratura, tutaj troszkę zawężając, to jest po prostu usługa publiczna. Ta usługa publiczna, która jest finansowana z podatków wszystkich obywateli, i ta usługa publiczna po prostu powinna być świadczona na maksymalnie wysokim poziomie. Osoby, które trafiają do tej prokuratury, mają prawo oczekiwać takiej usługi i mają prawo również rozliczać z tego tytułu. Bardzo dziękuję za rozmowę.